Delikatna wędlina z piersi indyka to jedna z bardziej popularnych wędlin. Uwielbiana szczególnie przez młodszych mięsożerców. Chude, niskokaloryczne źródło białka. Idealna jako dodatek do kanapek. W tym nagraniu pokażę Wam, jak taką wędlinę możecie zrobić samemu w domu, tak aby to była zdrowa wędlina. Samo wykonanie jest bardzo proste i każdy z Was, kto ma możliwość wędzenia, powinien spróbować ją zrobić. Jak zawsze przepis w formie tekstowej i dokładna lista składników u mnie na stronie. A jeżeli dopiero się uczysz robić wędlinę, to koniecznie sprawdź mój darmowy kurs Akademii Mięsa. Linki znajdują się w opisie pod filmem. Partnerem kanału Co z Mięsa jest firma Jelux Polska, producent jelit naturalnych. Na początek oczyściłem indyka ze zbędnych błonek i jakichś ścięgien. Następnie zważyłem, żeby przygotować odpowiednią zalewę peklującą, a w sumie to bardziej solankę, bo nie używamy peklosoli w tym przypadku. Do drobiu zazwyczaj nie dajemy peklosoli, albo dajemy mieszankę peklosoli i zwykłej soli w proporcji 50:50 w celu zabezpieczenia bakteriologicznego. Mięso drobiowe nie zawiera mioglobiny, więc azotyn nie będzie miał czym przereagować i po prostu się nie rozłoży. Dlatego ja daję samą sól i taką wędlinę zjadam w ciągu kilku dni. Do wykonania tej solanki daję 40 g soli i 400 ml wody na kilogram mięsa. No i solankuję indyka przez 2 dni. Jeżeli chcielibyśmy przyspieszyć ten proces, to można zwiększyć ilość wody, ale pamiętamy, że wtedy trzymamy nieco krócej, bo indyk wyjdzie bardziej słony. Indyka również można nastrzyknąć solanką, to również przyspieszy proces solenia. Indyka zalałem solanką, wrzuciłem świeży czosnek, liście laurowe i ziarna pieprzu. No i odstawiłem go na 2 doby do lodówki. Po 2 dniach indyk powinien być już gotowy, więc wyciągnąłem go z lodówki, osuszyłem i przygotowałem do wędzenia. Oczyściłem z przypraw, powycinałem jeszcze kilka odstających błon i ścięgnien, a następnie ponacinałem od wewnętrznej strony. Robi się to po to, żeby po zwinięciu piersi i wsadzeniu w siatkę, a następnie sparzeniu, indyk w tych miejscach po prostu się nie skleił ze sobą. Będzie on wtedy jednolitą taką wędliną. I teraz są 2 opcje dalsze wykonania. Można filet zawinąć w folię celofanową i dopiero wrzucić w siatkę, albo jak nie mamy takiej folii, to tak jak ja, robimy bez niej i od razu wrzucamy w siatkę. Niestety miałem pokazać, jak wyjdzie folii, ale paczka jeszcze do mnie nie dotarła, więc pokażę to po prostu innym razem. Do nakładania siatki używam takiego przydatnego aplikatora, dzięki czemu idzie to trochę sprawniej. Wystarczy nałożyć siatkę na jeden koniec i wrzucić do środka wędlinę. Także zbijam filet, łączę wcześniej ponacinane strony ze sobą i nakładam siatkę. Dokładnie dociskam z jednej strony i związuję sznurkiem. No i to samo robię z drugą stroną. Teraz pozostało tylko dokładnie osuszyć wędlinę przed wędzeniem, co robimy w wędzarni w temperaturze 50 stopni bez dymu albo suszymy bardzo rzadkim dymem. Następnie wędzimy indyka do uzyskania odpowiedniego koloru. Ja wędziłem indyka w temperaturze 55 stopni przez jakieś 1,5 godziny. Nie za długo, bo ta wędlina ma pozostać bardzo delikatna. Nie zależy nam na takim mocno wędzonym smaku. Do wędzenia w tym przypadku użyłem zrębek bukowy. A po uwędzeniu jeszcze tylko sparzenie wędliny i gotowe. Mięso drobiowe parzymy do uzyskania 72-74 stopni wewnątrz, nie przekraczając przy tym 85 stopni wody. Po sparzeniu jeszcze schłodziłem indyka, no i przeleżał noc w lodówce. Jak widać, po parzeniu jeszcze trochę ściemniał, ale jest idealnie uwędzony. Po rozkrojeniu środek też wygląda bardzo ładnie. Jednak gdyby zrobić go w folii celofanowej, byłby jeszcze bardziej soczysty i delikatny. Chociaż ten, jak widać, też jest soczysty i kruchy. Idealny na kanapki czy jako przekąska. Następnym razem pokażę wersję folii celofanowej, a tymczasem uciekam. Do zobaczenia, cześć.